Witam wszystkich Państwa serdecznie. Czy dobrze słychać mnie? Dziękuję Ci, droga Ewo, za zaproszenie i za ten honor, który mnie spotkał. Chciałabym sprawy przedstawić w takim na początku skrócie i później zobaczymy, czy będzie można rozwinąć niektóre tematy, które pozostają mi bardzo bliskie sercu, ale nie wiem, czy będę miała czas na ich rozwinięcie, może w momencie dyskusji. Tak jak pani Ewa przedstawiła mnie, jestem obecnie obywatelką dwóch krajów, mam dwa paszporty, mogę głosować w dwóch krajach. Jestem córką rodowitą Polski i adoptowaną Francji. I dzisiaj właściwie to jestem po to, żeby z Państwem podzielić się informacjami, moimi refleksjami z sytuacji, jaka ma miejsce obecnie we Francji. Od czego tu zacząć, tak żeby ładnie zabrzmiało? Chcę Państwu powiedzieć, że Francja to jest kraj bardzo kontrowersyjny. To jest kraj, w którym teraz nie wypada mówić dobrze o zmianach w Polsce. Jeżeli się wspomina o tym, co się dzieje w Polsce, to tylko z nutą szyderstwa, ewentualnie krytyki. Ale to jest kraj również, w którym się modli do świętych polskich. Chciałam Państwu powiedzieć, że teraz do listy, do Lituanii, do wszystkich świętych modliliśmy się 1 listopada do Jana Pawła II i do Faustyny Kowalskiej. I to myślę, że w tej dyskusji dzisiejszej ma to ogromne znaczenie. Ja sobie najpierw wypisałam sobie najważniejsze rzeczy, o których chciałabym Państwu powiedzieć. Niżej troszkę, tak. Zatytułowałam ten mój krótki przekaz takim zdaniem. Przede wszystkim Francja, czyli trzecia alternatywa. Piękna, przyjazna, gościnna Francja, taką jaką znaliśmy i chcielibyśmy ocalić, znalazła się na najbardziej nieprzewidywalnym zakręcie historii. Czy jest w stanie zatrzymać galopującą islamizację obecną we wszystkich sferach życia? Islamizacja to nie tylko usuwanie w szkolnych kantynach wieprzowiny. To nie tylko przeodziewanie szat wywołujących w nas lęk. To nie tylko cicha akceptacja poligamii. To nie tylko lekceważenie kobiet. Owe wyżej wybiórczo wymienione, zacytowane formy przez długi czas nie wywoływały ani zdziwienia, ani lęku, ani jakiejkolwiek reakcji ze strony polityków. W chwili obecnej ten kraj mlekiem i dobrym winem płynący stanął w obliczu wojny cywilnej. Właśnie 13 listopada, czyli jutro, mija rok od barbarzyńskiego mordu w Bataclanie. Na końcu tej mojej wypowiedzi zaproponowałabym minutę ciszy. Proponuję, abyśmy właśnie uświęcili, żebyśmy pomyśleli o tych niewinnych ofiarach. Nie wolno nam poprzestać na składaniu hołdów oczywiście. Trzeba skutecznego działania i wyzwolenia w narodzie francuskim nowej energii, mocy, odwagi i wiary, o której tak wiele dzisiaj mówiliśmy. Może nie jest za późno jeszcze. Może da się jeszcze zatrzymać jątrzące się z coraz większym cynizmem i siłą śmiercionośne tak zwane akty religijne na niewinnych i bezbronnych. Może da się zatrzymać tę wojnę, która trwa. Czy uda się obronić przed
uległością wobec islamizacji. Czerwone światło zapaliło się we wszystkich zakątkach kraju i życia publicznego. Przypominamy sobie Calais, Paryż, Nicea, Marsylia. Tylko wiara, odwaga i prawda wyzwolą Francję. Moje refleksje. Od ponad stulecia system polityczny usilnie pracuje nad utrwaleniem tak zwanej religii laickiej, w której nie ma miejsca na obecność Boga. Ta religia oparta została na trzech dewizach: na wolności, równości i braterstwie. Trudno doszukać się obecnie śladów po nich. Cenzura. Potęgujący się strach przed terroryzmem, coraz więcej obostrzeń wokół wolności słowa, coraz więcej tematów zakazanych, cenzura działa, nie zachowując już pozorów. Przykład, przyniosłam tu książkę Erika Zemura, która jeszcze nie została przetłumaczona na polski, nie wiem, czy zostanie przetłumaczona. Welbeck natychmiast był przetłumaczony, prawda, pod tytułem Poddaństwo. To wszyscy chyba znamy tę książkę. Erik Zemur to jest dziennikarz, który jest całkowicie odsunięty od mediów. Jego wszystkie pozycje są na cenzurowanym i właściwie jego działalność teraz skupia się nad tym, że podróżuje po Francji i spotykając się z ludźmi, tłumaczy, w jaki sposób przekazuje właściwie treść swoich książek zgromadzonej publiczności. Sale są pełne, natomiast nie ma rozgłośnienia, znaczy nie ma w ogóle reklamy. Czyli trzeba wiedzieć, gdzie trzeba szukać, gdzie należałoby znaleźć ewentualnie konferencje, prelekcje, między innymi Erika Zemura. Są jeszcze inni oddani sprawie wolności i walki o prawdę, ale niestety w mediach poprawności politycznej nie znajdziemy żadnych informacji na ten temat. Wszyscy niemalże dziennikarze są wolno, myśliciele są odsunięci całkowicie od mediów publicznych. Chciałam Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o media wolne, jakimi no, Polska jednak się cieszy i te media wolne, które w znakomitej większości przyczyniły się do tego, że wybory zostały przeprowadzone, były kontrolowane i taki ich efekt, prawda, taki finał dla nas optymistyczny. We Francji sytuacja jest zupełnie inna. Media niezależne istnieją, ale owe media są finansowane przez naszego wschodniego brata, czyli są całkowicie prorosyjskie. Nie potrafiłabym Państwu podać ani jednego przykładu naprawdę wolnych mediów wyzwolonych od wpływów rosyjskich. Przyniosłam dwa czasopisma, dwa tytuły, znaczy jeden tytuł, tylko dwie gazety. Jeden, ja puszczę Państwu, żebyście sobie mogli obejrzeć, czym żyje Francja obecnie przed wyborami, prawda? To jest wojna cywilna, tutaj jest Putin jako patriota, chrześcijanin i antyislamista. A, no właśnie, jaki tytuł? To jest tak, wojna cywilna, czyli czy należy się jej obawiać, a drugi tytuł, Putin, koszmar Holanda, Putin przedstawiony jako patriota, chrześcijanin i antyislamista. To jest czasopismo prawicowe, w którym
Można przeczytać ciekawe artykuły. Niektóre zagadnienia ekonomiczne są przedstawione w sposób rzetelny. Natomiast jeżeli chodzi o geopolitykę, o spojrzenie neutralne na układy polityczne, to po prostu tym żyje Francja po prostu. I teraz jaka jest sytuacja? Wiecie Państwo, że zbliżają się wybory, tutaj było wspomniane, że wiele może się zdarzyć, że może się zdarzyć bardzo wiele na pewno dobrego i liczymy, Francuzi liczą na to, ale chciałam Państwu powiedzieć, że wśród bardzo licznych kandydatów na prezydenta Francji, wśród nich dwóch, trzech, a nie wiem ilu ich jest, może z 30 co najmniej, dwóch, trzech przyznaje się do tego, że jest katolikiem, że jest wierzącym. Także żaden nie wspomina o... No właśnie, żaden nie wspomina o jasnych relacjach z Rosją. Także chcemy się przygotować prawidłowo do wyborów, chcemy zmienić sytuację i wielu Francuzów pragnie to zrobić, ale nie ma jasnego przekazu. Także nie wiem, będzie kolega też na pewno poruszy inne tematy. Ja jeszcze mam bardzo, jeszcze mogę minutkę o edukacji chciałabym powiedzieć, prawda, bo to jest mi temat bardzo bliski, ponieważ ja od 8 lat we Francji otworzyłam niezależną szkołę języka polskiego i kultury polskiej uzupełniającą, czyli do tej szkoły uczęszczają dzieci z rodzin mieszanych. Czyli stworzyliśmy pewien rodzaj takiej enklawy, w której pragniemy stworzyć jakby taką namiastkę Polski i namiastkę takiej, powiedzmy, przekazywania prawdy o Polsce również. Może w tej części dyskusyjnej mogę więcej Państwu na ten temat powiedzieć. W każdym razie chciałabym jeszcze podzielić się z Państwem taką refleksją, że we Francji edukacja, tak jak pewnie wszędzie w całej Europie, edukację trzeba zmienić, żeby jakiekolwiek przemiany mogły się dokonać, to przede wszystkim należałoby zacząć od reformy edukacji. I na tym skończę, bo nie chcę przedłużać. W każdym razie myślę, że będzie okazja, żeby o tym porozmawiać bliżej w części dyskusyjnej. Dziękuję.